mój dzisiejszy komentarz chciałbym poświęcić pewnej istotnej zmianie, jaka zaszła w relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni ostatnich dni, a mianowicie dostrzeżeniu przez obóz rządzący, przynajmniej oficjalnym dostrzeżeniu, kompleksu zagadnień związanych z problemem wywołanym przez ustawę 447, zagadnień związanych z żądaniem przez organizacje żydowskie od Polski tak zwanej restytucji mienia pożydowskiego. Ja myślę, że w większości Państwu tutaj słuchaczy jest znana ta problematyka, przynajmniej w zarysie. To też w największym skrócie streszczę. Chodzi bowiem o to, że od lat 90. organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych żądają od Polski przekazania im w takiej czy innej formie mienia należącego niegdyś do wymordowanych przez Niemców Żydów. Całe to mienie, także takie, do których nie ma spadkobierców, a do ogromnej większości tego mienia spadkobierców nie ma, bo przecież Niemcy mordowali całą społeczność, miałoby być przekazane tym organizacjom. Pomijając wszystkie skutki społeczne takiego aktu, gdyby się miał dokonać, zauważmy, że jest to żądanie od początku całkowicie bezprawne. W Polsce od zawsze obowiązują reguły prawa rzymskiego, które stwierdza jednoznacznie, że mienie bez spadkobierców należy do państwa. W tym wypadku przechodzi na skarb państwa i sprawa z prawnej tylko strony jest zamknięta. Żądanie tych organizacji od początku było oczywistym bezprawiem. Niemniej strona polska wykazywała się daleko idącą obojętnością wobec tego problemu, zwłaszcza, że problem narastał. Nie jest to problem nowy, wywołany tylko przez tą ustawę. Ja przypomnę, że pierwsze tego typu żądania to są już lata 90. Wielu publicystów, najbardziej chyba znanym poruszającym ten problem Stanisławem Michalkiewiczem, wiąże falę zniesławiania Polski i Polaków przez środowiska żydowskie, zniesławiania w sposób zorganizowany i na skalę dużą, nie będące tylko jakimiś odosobnionymi przypadkami, ale będące skoordynowaną wieloletnią akcją. Wielu tą falę wiąże właśnie z kwestią roszczeń. Też myślę, sprawa jest znana w tej całej fali antypolskich pomówień. Chodzi oczywiście o to, żeby Polaków psychicznie zmiękczyć i żeby te bezspadkowe mienie organizacjom żydowskim oddali w nadziei, że wtedy środowiska żydowskie się od Polski odczepią, tak to mówiąc kolokwialnie, w największym skrócie. Oczywiście raz jeszcze podkreślmy, że żądania te są całkowicie bezprawne i całkiem niedawno zostało to stwierdzone przez najwyższe, najważniejsze w kraju osoby, tak? Przez premiera Morawieckiego, przez Jarosława Kaczyńskiego. Żądania te zostały jednoznacznie odrzucone. No, wypadałoby się zastanowić, dlaczego tak późno, a również wypadałoby się zastanowić, jak się mają te deklaracje, muszę uważam się cieszyć moim zdaniem z tego, że padły, do ujawnionej kilka tygodni temu notatki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ujawnionej przez Stanisława Michalkiewicza, stwierdzającej, że istnieją jakieś zakulisowe rozmowy na temat warunków zwrotu tego, tak zwanego zwrotu tego mienia bezspadkowego. Cała sprawa jest nieco szersza. Ona wiąże się z drastyczną uległością wobec środowisk żydowskich oraz państwa Izrael, w większości polskiej klasy politycznej. To dotyczy przecież nie wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. W znacznie większym stopniu dotyczy czy naszej lewicy liberalnej, czy Platformy Obywatelskiej, która jest tak naprawdę chyba partią władzy, trudno ją w kategoriach ideologicznych określać, ale powiedzmy, że teraz zajmuje miejsce tej lewicy liberalnej także. Skupię się na temacie mi bliższym, mianowicie na Prawie i Sprawiedliwości, gdyż w wypadku obozu patriotycznego wchodzą w grę jednak moim zdaniem momenty ideowe.
wypadku czy postkomunistów, czy lewicy liberalnej, czy Platformy, teraz znanej jako Koalicja Europejska. To raczej bardzo często mamy do czynienia z oportunizmem, jakąś obojętnością na sprawy kraju także, więc tutaj nie jest rzeczą dziwną, że są obojętni wobec tego rodzaju zagrożeń, podobnie jak zresztą byli obojętni wobec innego rodzaju zagrożeń, tak? W wypadku Prawa i Sprawiedliwości rzecz moim zdaniem ma się inaczej. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na pewien moment ideologiczny. Prawo i Sprawiedliwość jest, oczywiście nie jest partią wyznaniową, ale jest partią chrześcijańską. W tym sensie, że nie jest stworzony przez chrześcijan, ale jest stworzony przez ludzi, którzy uważają, że chrześcijaństwo w wersji katolickiej jest jedną z podstaw kultury polskiej. I zresztą zdanie to werbalnie przynajmniej podziela przecież nie wyłącznie obóz Prawa i Sprawiedliwości, tak? Co to oznacza? No, to oznacza, że jak stwierdził jeden papież w dwudziestoleciu międzywojennym, wszyscy chrześcijanie są duchowymi semitami. Źródłem chrześcijaństwa, jednym ze źródeł chrześcijaństwa jest judaizm, tak? W związku z powyższym Żydzi są dla chrześcijan, dotyczy to wszystkich chrześcijan, nie tylko katolików, przecież nie jedną z religii, ale tym starszym bratem w wierze, tutaj używając znanego cytatu. I nie bez kozery przecież, nie wyłącznie kręgi lewicy liberalnej, czy tam lewicy katolickiej, tam jak Tygodnik Powszechny, ale i też prezydent Duda angażuje się w dialog polsko-żydowski, demonstracyjnie zapala Chanukę, czy też mówi o judeochrześcijaństwie jako wspólnym korzeniu chrześcijaństwa i żydostwa. To w naturalny sposób ten moment ideologiczny działa, a zwłaszcza działa u ludzi, którzy mają jakieś szczere przekonania. A będę bronił tezy, że jakaś duża część Prawa i Sprawiedliwości, między innymi tym się różni od Koalicji, od Platformy, że te szczere przekonania posiada. Jak ja te przekonania oceniam, to jest już sprawa inna, tak? Ale że one są szczere, to nie mam powodu. Nie mam powodu wątpić. Na pewno też wpływa na filosemickość PiSu w pewnej mierze no, taki bardzo inteligencki charakter przywódcy Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, który jest dość modelowym przykładem polskiego inteligenta. Polska inteligencja, zwłaszcza ta o, można powiedzieć, orientacji patriotyczno-lewicowej, a tak to można powiedzieć o dużej części tej inteligencji, która przed wojną funkcjonowała, czy w okresie powojennym także. I do niej można swobodnie zaliczyć oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, jak również najbardziej znany modelowy przykład to oczywiście premier Jan Olszewski. Te osoby myślą w kategoriach właściwych dla formacji inteligenckiej, a właściwym dla tej formacji jest przekonanie wywodzące się z chrześcijaństwa, ale mocno podkreślone przez oświecenie, o istotowej równości wszystkich ludzi. Czyli, że jeżeli wszyscy ludzie są równi, czyli tacy sami, to przypuszczenie, że jakaś grupa świadomie chce nam zaszkodzić, bo na przykład uważa, że ma prawo świadomie szkodzić osobom spoza swojej grupy, bardzo trudno dochodzi do ich świadomości. No bo uderza w pewną ideologiczną podstawę. Nie są w stanie z tych powodów ideologicznych, ja to napisałem kiedyś, tekst wisi w internecie, uznać zbiorowości żydowskiej za wroga. Ponieważ są w stanie dopuścić, że są Żydzi, którzy nam szkodzą, ale reakcją Prawa i Sprawiedliwości jest co? Znajdujemy naszych Żydów, którzy są nam życzliwi. Na tym polega tajemnica sukcesu medialnego Dawida Bilsteina,
który nie jest wyłącznie przykładem takiego dobrego Żyda dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dobrego Żyda dla sprawy polskiej, ale to jest, czy przynajmniej w założeniu miał być, taki Berek Joselewicz naszych czasów. Ktoś, kto pokazuje, że możliwe jest przyjaźń i braterstwo polsko-żydowskie pomimo wszystko, tak? Na tym też chyba polega tajemnica medialnego i towarzyskiego sukcesu Johniego Danielsa. Sam on zaprzecza, jakoby stał za nim izraelski wywiad, więc jeżeli mówi prawdę, to znaczy, że nikt za nim nie stoi, czyli że jest kimś w rodzaju takiego żydowskiego Nikodema Dyzmy w wersji 2.0. Ale sukces Johnny Danielsa jako Nikodema Dyzmy, przyjmijmy, że nie stoją za nim żadne siły, to on pokazuje między innymi jeszcze jedną rzecz. Jest zapotrzebowanie na takiego Nikodema Dyzmy. Ktoś go potrzebuje, wychodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom i jest efekt w postaci jego sukcesu. Natomiast oprócz tych czynników ideologicznych, których nie należy lekceważyć, ja zdaję sobie sprawę, że w większości Państwa spotykacie się z działaczami politycznymi, którzy mają biznesy, ale nie mają poglądów, ale nie zawsze tak jest. Poglądy działają na człowieka, idee jednak także współrządzą rzeczywistością, nie tylko interesy materialne. Dochodzi też wzgląd na pewien czynnik geopolityczny. Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego i o nim głośno mówi. Przypuszczam, że kierownicy Prawa i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę również z drugiego zagrożenia, o którym nie mogą głośno mówić, mianowicie zagrożenia niemieckiego. Wyobraźmy sobie bowiem, co byłoby, gdyby Amerykanie wyszli z Europy. No to Europą Wschodnią rządzą Rosjanie i Niemcy. A to oznacza czwarty rozbiór Polski, kolejny rozbiór Polski, oczywiście niekoniecznie w aspekcie terytorialnym, chociaż jestem w stanie sobie całkowicie wyobrazić rozbiór również w tym aspekcie terytorialnym. Tylko że no, jak wiadomo, PiS musi być proeuropejskie ze względu na wybory. Większość elektoratu, cokolwiek byśmy o tym nie sądzili, jest proeuropejska obecnie przynajmniej, w związku z czym wspomnieć o zagrożeniu niemieckim byłoby niewygodnie, zwłaszcza w roku wyborczym, tak? Zwłaszcza w sytuacji, w której konkurencyjna wobec PiS-u Platforma operuje tą pałką, że PiS chce nas z Europy wyprowadzić. W związku z powyższym, Amerykanie w Europie Środkowo-Wschodniej są przeciwwagą oczywiście dla Rosji, to się o tym mówi głośno i słusznie, bo to jest przeciwwaga dla Rosji, ale są przeciwwagą także dla Niemiec. Przypomnijmy zresztą, jak powstawało NATO, jak zdefiniował NATO jeden z amerykańskich strategów. NATO jest po to, żeby utrzymać Rosjan na zewnątrz, Amerykanów w Europie, a Niemcy pod kontrolą. Po to miało być NATO i tutaj to się z naszego punktu widzenia przynajmniej nie zmieniło. To znaczy rzeczywiście obecność Amerykanów w Europie jest czymś, co równoważy w pewnym stopniu potencjał niemiecki. No a w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lobby żydowskie jest najbardziej wpływowym politycznym lobby, przynajmniej jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. To wiedzą wszyscy. W związku z powyższym taktyka Prawa i Sprawiedliwości jest dość oczywista. Ustępujemy Żydom, dbamy o dobre stosunki polsko-izraelskie, nie reagujemy na oczywiste pomówienia i tak dalej, robią wszystko to, co Państwo widzą, żeby nie popsuć stosunków polsko-amerykańskich. Taktyka ta grozi jednakowoż jednak popsuciem tych stosunków, ponieważ zauważmy, że gdzie są granice ustępstw? Gdzie jest ten moment, w którym jakaś część społeczeństwa polskiego zapyta, czy jeżeli musimy tyle ustępować, to czy to jest warte, tak? A że znajdą się też siły, które będą to w złej wierze podpowiadać i wykorzystywać, to jest dla mnie też oczywiste, tak?
Natomiast nie zmienia to faktu, że takie pytanie może się pojawić. No, miejmy nadzieję, że słowa premiera Morawieckiego postawiły tutaj pewną granicę, że nie damy skasować z Polski 300 miliardów dolarów, bo mniej więcej na tyle są te roszczenia oceniane. Osobiście uważam, będąc też zwolennikiem przyjaźni polsko-amerykańskiej, że dobrze jest, że te słowa zostały powiedziane. Jeszcze lepiej, gdyby poszły za tym pewne czyny, na przykład wycofanie polskiego podpisu pod tak zwaną deklaracją terezińską, która uznaje zasadność roszczeń. Ale dobrze, że pewna granica została nakreślona i że jest to dobrze także dla dobrych stosunków polsko-amerykańskich, dla przyjaźni polsko-amerykańskiej, której też jestem zwolennikiem, ale uważam, że dobra przyjaźń, także przyjaźń polsko-amerykańska, powinna być jak herbata. Mocna, gorąca, ale nie przesłodzona. Dziękuję Państwu.